ponieważ uważamy tutaj w Górze Kalwarii, że największą wartość mają takie wydarzenia artystyczne i takie koncerty, które są wynikiem jakichś zdarzeń, które nieprzypadkowo artystów prowadzą na naszą scenę. I proszę Państwa, dzisiejszy koncert jest wynikiem współpracy, która zamieniła się w przyjaźń, w pewnego rodzaju zażyłość i wielką sympatię, która wywiązała się pomiędzy burmistrzem miasta i gminy Góra Kalwaria, panem Dariuszem Zielińskim, zarządem gminy Góra Kalwaria, a pawnem Awnerem Jonai, obecnym tutaj, który potem po koncercie na pewno do Państwa powie parę słów. Proszę Państwa, pan Awner Jonai jest, jak na pewno większość z Państwa wie i pamięta, pomysłodawcą i kierownikiem takiego projektu GER Mandolin Orkiestra. Orkiestra mandolinowa złożona z najwybitniejszych artystów świata, pochodzenia żydowskiego, którzy grają na mandolinach, ponieważ pan Awner Jonai odtworzył własnym trudem, nie tylko osobistym, nie tylko własnym zaangażowaniem, ale również finansowym skład przedwojennej orkiestry żydowskiej z Góry Kalwarii, orkiestry mandolinowej, o której ślad zaginął, a dzięki panu Awnerowi wszyscy się dowiedzieliśmy, że tutaj taki wybitny projekt był. Pan Awner Jonai przyjechał do Góry Kalwarii, opowiadał kiedyś, jak to było, jak szukał kogoś, kto będzie dla niego przewodnikiem po Górze Kalwarii, trafił do różnych ludzi. Między innymi trafił do pana Piotra Rytko, tutaj też obecnego, który stał się też wielkim orędownikiem tego projektu. No i oczywiście do burmistrza, do gminy. I wspólnym wysiłkiem w Górze Kalwarii odbył się koncert, o którym mówiły media, telewizje i gazety całego świata. I proszę Państwa, pan Awner Jonai, szukając przede wszystkim możliwości odtworzenia bałałajek, znaczy orkiestry grającej na bałałajkach, po nitce do kłębka trafił do wykonawców dzisiejszego koncertu. Szukał artystów, szukał instrumentów przypominających te, na których przed wojną grała żydowska orkiestra mandolinowa z Góry Kalwarii i trafił do Łodzi, do wspaniałego zespołu, o którym też wcześniej być może nie wiedział i my też nie wiedzieliśmy, do zespołu bałałajki. I zaprosił ich na koncert dzisiejszy do Góry Kalwarii. Uważam, że to jest kolejne niezwykłe wydarzenie, którego będziemy świadkiem. Zespół bałałajki działa i pochodzi z Łodzi. Szefem artystycznym zespołu jest pani Barbara Soborczyk, która jest profesorem Akademii Muzycznej imienia Grażyny Igistuta Bacewiczów w Łodzi. W ich repertuarze są melodie głównie folkowe całego świata i dzisiaj usłyszymy podczas koncertu melodie cygańskie, żydowskie, rosyjskie. Ze swoim repertuarem zespół podróżuje po całym świecie i jest zapraszany, ponieważ to już jest rzadkość w tych czasach, gra na takich instrumentach. Muzykę folkową oczywiście odtwarza wiele zespołów na różnych instrumentach, również starych, restaurowanych, ale tutaj mamy wyjątkowy skład w wyjątkowym repertuarze. Thank you.
witamy Państwa bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, uzupełniając jakby wypowiedź Pani przede mną, że związki mandoliny i domry są bardzo bogate w naszym kraju. My jesteśmy bezpośrednio spadkobiercami słynnej orkiestry mandolinowej Edwarda Ciukrzy, która przez wiele lat w Łodzi działała. I orkiestra mandolinowa z braku mandolin korzystała kiedyś właśnie z tych okrągłych instrumentów, które się nazywają domry. To są instrumenty pochodzenia rosyjskiego, ale i domry, i mandoliny mają dokładnie ten sam rodowód. Pochodzą po prostu od lutni. Jest to ludowa, uproszczona wersja lutni, bo jak Państwo widzicie, lutnia, nie, tego nie widzicie, lutnia ma 6 do 12, do 18 czasami strun, domra ma tylko 3, mandolina ma 4, podwójnie strojone, ale to jest oczywiście maleńka ilość, prawda, w stosunku do 16 czy 18 strun. Zaczęliśmy utworem rosyjskim, mamy taką tradycję, że zaczynamy od utworu Svitit Miesiąc, jako że zwykle pora jest wieczorna, dzisiaj mamy zmianę czasu, to właśnie nie wiem, czy jest wcześniej, czy późno, już teraz nie wiem, jak jest, księżyc być może świeci. A dla równowagi politycznej następny utwór będzie ukraiński, pod tytułem Jabłuszko. I mamy prośbę, tak dla rozgrzewki, żebyście Państwo ręce przygotowali i spróbowali nam pomóc w wykonaniu. Przed nami bezkresny, rozległy step ukraiński. Tytuł Poliuszko Poli opowiada o tabunie dzikich koni. Nie wiem, czy Państwo byli kiedyś na Ukrainie, gdzieś w górskich terenach i widzieli takie dzikie konie. One naprawdę to dzisiaj tam żyją. I rzeczywiście potrafią przez wieś po prostu takim całym dzikim tabunem przebiec. Ta opowieść właśnie jest o tych koniach.
żartobliwy, w którym wszyscy po troszku będziemy się wygłupiać.
Scotta Jobina, The Entertainer. Spróbujemy po amerykańsku to zagrać i będziemy próbować w pewnym momencie udawać jeszcze jednego kuzyna mandoliny, banjo. Zasłonięte, więc może nie będziecie mieć pretensji, ale kolejny utwór jest indiańską modlitwą o deszcz. Właściwie jest jesień, to dlaczego ma nie padać, prawda? Ale gdyby co, to proszę teraz nie mieć pretensji. El Contor Pasa. Thank you.
nam się miło zrobiło, że się podobało. Możemy robić karierę, prawda? Jako Indianie peruwiańscy. Ostatnio Peru jest modne w naszym kraju, więc czemu nie? Wracamy teraz troszkę do Polski i spróbujemy pograć, uwaga, to jest zaskoczenie, muzykę góralską, tak? A czemu by nie? Graliśmy wcześniej o jednym takim złym panu, oczywiście zapomniałam o tytule powiedzieć, to był Ojciec Chrzestny, z filmu Ojciec Chrzestny, taki fragment muzyczny. A w tej chwili inny rozbójnik z naszych terenów, czyli Janosik. Maryny. W roli Maryny Magda Iwanek. Cię.
teraz czas na kolejny prezent. Powiedzieć tytuł czy nie mówić? Powiem potem. Utwór i tutaj musicie znowu wziąć udział, ale nie będzie tak łatwo jak przedtem. Będzie trochę trudniej. Koledzy pomogą. W roli kozaczka Marcin Mielczarek. Na zakończenie wracamy na teren słowiański, czyli ukraiński kozaczek. Mam być dzisiaj kozakiem. Poproszę was o pomoc. Może nic się nie stanie, kiedy kozak poprosi o pomoc. A pomoc będzie polegała na tym, że chciałbym, żeby państwo pomogli mi troszkę, kiedy będę śpiewał refreny. Od razu zdradzam, jak brzmi refren tej piosenki. Będę śpiewał coś takiego. Kozak! Jeśli nie ucieknie mi mikrofon, oczywiście. A wtedy państwo będą mi odpowiadali. Ja będę śpiewał kozak, a państwo kazaciok. O, może na razie koledzy i koleżanki mi pomogą, więc śpiewam. Kozak! Kazaciok! A teraz prosimy państwa. A państwo nie macie mikrofonu, trzeba się bardziej starać. Więc będzie. Kozak! Kazaciok! O, jeszcze raz, tak. To jeszcze raz. Kozak! Kazaciok! Jeszcze wszyscy muszą klaskać. Gdyż ty ulubiony kozak, ratuj gniecio, materiale nad kakoju wolnoj, nad kakoju wolnoj, gawrlini miwaju, ty planину materiale мили смилою, над какою волною гаверлиги нивою, ти ходили потеряли или смілою. От сердца, от души ты ее оторвал, оторвал и потерял, и ты голову ловушек, и предаешь теперь, как соловушек.
оторвала бы ты рано, ты голову на уши, и рыдаешь теперь под сокуша. Казак молодой, где чум потеряны, над какою волной, над какою волною говорливою, юнину потеряны, и с милою, над какою волной говорливою, и богину потеряны, и с милою. Całemu zespołowi za to, że dzisiejszy tak chłodny, ponury wieczór mogliśmy być przeniesieni w bezkresne stepy ukraińskie. Byliśmy na południu Europy, w Peru, jak również w Ameryce, gdzie byliśmy na spotkaniu z Ojcem Chrzestnym. Dziękuję bardzo, że mogliśmy wysłuchać tej wspaniałej, wspaniałej melodii na ręce tutaj pani szefowej zespołu. Chciałbym złożyć te... Chciałbym serdecznie podziękować panu Abnerowi za to, że to właśnie dzięki niemu już po raz kolejny możemy wysłuchać melodię z różnych części świata. To właśnie on już w tym roku po raz drugi jest sprawcą tego, bym powiedział kolokwialnie, zamieszania,
zamieszania w Górze Kalwarii, bo możemy właśnie gościć tak wspaniały zespół. Abner, bardzo Ci dziękuję. Good afternoon, everyone. It's... Thank you very much for coming on Saturday afternoon. Dziękujemy Państwu, że przybyli Państwo w ten sobotni wieczór. It's great to be here among friends again. I want to thank the orchestra came all the way from Łódź for your talent and for your great harmonica and for this music, like Pan Morbisz said, tour around the world. Thank you very much for doing that. A nadal chciałbym podziękować Państwu za przybycie z Łodzi, za Wasz wspaniały talent, za te piękne instrumenty, że przybyliście Państwo tutaj z Łodzi. Hava Nagila means let's make happy. And it is repeating, it's let's, happy, let's be happy, we must be happy, let's make happy. And I wish everyone that we will be happy and only good news to be happy and to celebrate all the time. Hava Nagila, tak? Hava Nagila. Hava Nagila znaczy cieszmy się. Let's be happy. We must be happy. Musimy być szczęśliwi i bądźmy szczęśliwi. I Pan Adler ma nadzieję, że wszyscy dzisiejszego wieczoru będziemy szczęśliwi. A great mandolinist. It is a great story, but it is one part of it, and I have to acknowledge. Came because of the cooperation we get here from the administration in this town. Okay, I'll translate. Yes. Mam świadomość tego, że zostaliśmy zaproszeni w Stanach Zjednoczonych w tym Muzeum Instrumentów Muzycznych, dlatego że dostrzeżono, że jest to nasz projekt orkiestry mandolinowej z Góry Kalwarii jest bardzo ważnym projektem w skali światowej i doceniono nasze starania i dążenie do tego, aby upamiętnić tę orkiestrę mandolinową, która funkcjonowała w Górze Kalwarii w okresie międzywojennym. So I want to say it's great honor and it's a great pleasure for us to keep cooperate with the administration. It's a great to work and cooperate with the administration that does more than they say they would do. Dla nas jest to wielki honor i zaszczyt współpracować z samorządem, z gminą Góra Kalwaria i z urzędem gminy Góra Kalwaria, ponieważ dzięki tej współpracy gmina więcej robi nawet niż obiecuje. Thank you, Pan Mumisz. Thank you, Jolanta. Thank you, Piata. Потерял над какой луной, над какой луною.